Witam Was, jest Sony Bartek. Dzisiaj na testy wpada Sony Xperia XA1 Ultra. Nie ma co ukrywać, Xperia XA1 Ultra jest podobnie dużym smartfonem jak poprzednik, czyli XA Ultra. Mamy tutaj do czynienia z ekranem 6-calowym, no i oczywiście samo opakowanie jest adekwatnie duże do rozmiaru tego smartfona. Pudełeczko wygląda w standardowy sposób, jak to przystało na Sony Xperię, utrzymane w takich białych barwach. Z przodu mamy logo Xperia, mamy również logo Sony i jedynym tak naprawdę napisem, który zdradza nam to, z jakim modelem mamy do czynienia, jest to napis na dolnej części. Tutaj mamy już pełną nazwę urządzenia, czyli Xperia XA1 Ultra. Możemy także spojrzeć na chwilkę na tylną część opakowania, ponieważ tutaj mamy również kilka elementów wymienionych dotyczących specyfikacji, a także tego, co mamy na pokładzie w tym smartfonie. Aparat główny jest to 23 megapiksele, mamy również aparat przedni 16 megapikseli i z tego, co patrzyłem, jest również do tego z przodu dioda LED do doświetlania zdjęć selfie. Mamy również ekran 6-calowy, rozdzielczość Full HD, mamy złącze USB-C, bateria 2700 mAh, mamy również procesor MediaTek Helio P20 w połączeniu z 4 GB pamięci RAM. Mamy również na pokładzie 32 GB pamięci wewnętrznej. Zabieramy się już za rozpakowanie, tak więc jak zwykle podnosimy wieko. Tutaj jeszcze w pudełko na swoich takich częściach po prawej, po lewej stronie jest wyposażony jeszcze w taki motyw graficzny, który widzimy oczywiście po ściągnięciu wieka. Też to wygląda dość fajnie. Pierwsze, co naszym oczom się ukazuje, jest to z pewnością Xperia XA1 Ultra. Oczywiście urządzenie jest dość spore. Cieszy mnie fakt, że egzemplarz testowy jest w kolorze białym, ponieważ wydaje mi się, że będzie się oczywiście tego typu kolor smartfona dużo lepiej nagrywać. Zaraz przejdziemy do tego urządzenia. Z tego, co widzę, egzemplarz testowy jest prawdopodobnie fabrycznie nowy. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej w zestawie, natomiast podejrzewam, że zestaw testowy nie będzie tutaj jakiś taki obszerny i nie będzie obfitował w różne ciekawe dodatki. Dostajemy jakąś taką skróconą instrukcję obsługi, tak więc takie podstawowe rzeczy. Znajdujemy tutaj kabelek, jest to kabelek na złącze USB typu C. W zestawie nie zabrakło również ładowarki sieciowej. Podejrzewam, że ona nie obsługuje szybkiego ładowania. Z tego, co widzę, mamy na wyjściu 5V, a także 1,5A. Pora przejść do samego smartfona, tak więc na sam początek XA1 Ultra wyciągniemy sobie z tej folii, która naprawdę wydaje bardzo, bardzo przyjemne dźwięki. Tak jak się spodziewałem, egzemplarz testowy jest rzeczywiście fabrycznie nowy. Na sam początek spróbujemy sobie to urządzenie uruchomić. Zawibrowało, tak więc zaraz XA1 Ultra powinna nam wystartować. Jeśli chodzi tutaj, co mamy na pokładzie, u góry z tego, co widzę, mamy złącze 3,5 mm jack. Na stronie lewej smartfona znajdujemy slot. Podejrzewam, że tutaj oczywiście umieścimy kartę SIM, a także z tego, co wiem, kartę microSD. Jeśli chodzi o dolną krawędź, tutaj znajdujemy złącze USB-C. Mamy również głośnik. Z tego, co widzę, również te krawędzie na dole, a także u góry są wyposażone w taki ładny srebrny element zdobiący, tak więc to wygląda tutaj jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o prawą krawędź, tutaj znajdujemy przycisk do sterowania głośnością. W końcu jest umieszczony wyżej. Brawo, brawo Sony. W końcu ten przycisk jest umieszczony w odpowiednim miejscu. Mamy również przycisk power, a także spust migawki aparatu i z tego, co widzę, urządzenie nie zostało wyposażone w skaner linii papilarnych. Urządzenie, jak to przystało na Xperię, uruchamia się troszeczkę dłużej przy pierwszym uruchomieniu, tak więc możemy jeszcze w międzyczasie ściągnąć tutaj folię ochronną, ponieważ z tego, co widzę, na ekranie mamy folię ochronną i folię ochronną, tutaj mamy informacyjną folię odnośnie złącza, a także jak odpowiednio umieścić kartę SIM, a także kartę microSD w slocie, tak więc tą folię również mogę sobie tutaj zerwać. Ona jest taka
dość solidna, aż zaskakująco solidna folia. Co warto również powiedzieć, to to, że z tyłu znajdujemy prawdopodobnie, jak to czuję w dotyku, jest to tworzywo szuszne, natomiast tworzywo szuszne o takiej bardzo fajnej, miłej, subtelnej, wręcz matowej fakturze w dotyku, tak więc to jest naprawdę dość fajne wrażenie, jeśli chodzi o dotyk tego materiału. Jeśli również chodzi o przednią część tego smartfona, znajdujemy tutaj obiektyw aparatu przedniego, znajdujemy, tak jak wspominałem, diodę LED do podświetlania zdjęć typu selfie. Mamy również dwie maskownice, natomiast nie jestem pewien, czy są to głośniki stereo. Zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj wyglądać. XA1 Ultra kazała nam chwilkę poczekać, aż się uruchomi za pierwszym razem, natomiast mamy już konfigurację wstępną. Chciałbym Wam rozjaśnić ekran tego smartfona, natomiast niestety tego uczynić nie mogę, ponieważ podejrzewam, że tutaj jasność jest ustawiona w formie automatycznej, trochę tak to klatkuje, natomiast podejrzewam, że tutaj jeszcze urządzenie sobie jakieś tam pewne operacje wykonuje w tle, dlatego to troszeczkę tak dziwnie klatkuje, nie wiem dlaczego, ale zobaczymy, jak to będzie oczywiście za momencik. Ważne informacje, tak więc to możemy sobie zaakceptować, połączenie z internetem, możemy sobie zrobić dalej. Informacja o tym, że nie umieściłem karty SIM w urządzeniu, ponieważ jeszcze tego nie uczyniłem. Możemy skonfigurować urządzenie jako przeniesienie kopii zapasowej z innego urządzenia, bądź skonfigurować jako nowe urządzenie. Ja skonfiguruję sobie jako nowe urządzenie. Na razie sieci Wi-Fi nie będziemy tutaj używać do konfiguracji. Mamy imię, nazwisko użytkownika, możemy kliknąć dalej. I jeśli chodzi o zabezpieczenie telefonu, tak jak wspominałem, na pokładzie nie mamy skanera linii papilarnych, tak więc mamy do wyboru wzór, kod PIN, hasło bądź nie teraz. Ja wybiorę w tym momencie opcję nie teraz. Mamy usługi Google, na to również w tym wypadku wyrażam zgodę. Możemy się również zalogować do usług Xperia, to również w tym momencie pominę. No i tak, konfiguracja bardzo prosta, bardzo szybka, tak więc już ją ukończyliśmy. Teraz mogę Wam rozjaśnić tutaj troszeczkę wyświetlacz, ale również nadal podejrzewam, że jest on w formie automatycznej, natomiast już teraz na pewno ten ekran widzicie troszeczkę lepiej. Z tego co widzę, mamy również tutaj nowszą już wersję nakładki Sony, ponieważ mam takie wrażenie, tak, jest to Android 7.0 Nougat, tak więc to akurat już bardzo fajna informacja na sam początek. Możemy przejść sobie do aparatu. Z tego co widzę, apka aparatu wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednich Xperiach, tak więc tak wygląda rozpakowanie, a także konfiguracja nowej Sony Xperia XA1 Ultra. Ja zabrałem się za testy tego smartfona. Jeśli to rozpakowanie Wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Natomiast ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.